Jesteśmy uczestnikami 31. tak naprawdę śniadania Kubka Biznesu. Ile czasu już trwa organizacja tego typu spotkań? Zaczęliśmy w grudniu 2014 roku. Naszym celem było stworzenie czegoś w Mielcu, co przybliżałoby takiej szerszej opinii młodych, takich początkujących i w ogóle tych mniejszych przedsiębiorców. Myśleliśmy o portalu internetowym, takim biznesowym portalu internetowym, żeby to prowadzić, ale znalazły się pieniądze, znaleźli się ludzie chętni do działania i dokładnie 18 grudnia 2014 roku zorganizowaliśmy pierwsze śniadanie Kubka Biznesu. Pociągnęliśmy temat dalej. Staraliśmy się, żeby te śniadania odbywały się co miesiąc. Z początku było to jedno miejsce tylko, ale później stwierdziliśmy, że skuteczniej będzie, jeżeli będziemy w różnych miejscach to robić, w różnych częściach Mielca. No i temat przedsiębiorcy podchwycili i zaczęli do nas przychodzić. Także te 31 spotkań udało się zorganizować. Tematyka spotkań była różna, ale tematyka opierała się głównie o elementy zarządzania. Czyli co ma robić przedsiębiorca, żeby podnieść swoje umiejętności w zakresie zarządzania, żeby sprawniej firmą zarządzać, skuteczniej. A przy okazji takich śniadań biznesowych, to stwierdziliśmy, że jest okazja do nawiązania różnych kontaktów, które w efekcie mogą skutkować jakimś wspólnym prowadzeniem biznesu. Są plany zorganizowania takiego śniadania właśnie w Połańcu. Z czego wynika taki pomysł? Wynika to z tego, że na nasze spotkania tutaj do Mielca przyjeżdżają przedsiębiorcy z różnych miast i byli też przedstawiciele z Połańca. Od nich dowiedzieliśmy się, że w zasadzie w Połańcu w tej chwili nie ma czegoś takiego, nie ma takich jakichś cyklicznych spotkań biznesowych i ci przedsiębiorcy owszem działają, ale nie są tak w jakiś sposób zorganizowani, tak żeby wymieniać między sobą jakieś poglądy, doświadczenia i żeby próbować stworzyć coś wspólnie. Stwierdziliśmy, że jest dobra ku temu okazja, a między innymi dlatego, że z Mielca do Połańca jest w tej chwili bardzo blisko. Ten most, który powstał na Wiśle, te miasta dwa połączył. Ma pan do czynienia z wieloma przedsiębiorcami. Czy zgłaszają taką potrzebę rozszerzenia, nie wiem, oferty poza strefę mielecką? Czy jest taka potrzeba właśnie? Tak. Przedsiębiorcy, którzy są uczestnikami śniadań biznesowych, często właśnie mówią, że szukają nowych terenów, szukają miejsc, gdzie będą pracownicy, dlatego że w tej chwili dużym problemem dla każdego przedsiębiorcy jest znalezienie pracowników. Z tym borykają się wszyscy. I tutaj te tereny połanieckie są pod tym względem, wydaje mi się, dosyć interesujące. Mamy dowody nawet, że to w praktyce zaczyna się już, tak jakby to powiedzieć, materializować, dlatego że jedna z firm mieleckich już buduje zakład w Połańcu na terenie strefy. I ja mam nadzieję, że będą następne. A proszę powiedzieć jeszcze o dalszych planach rozwoju fundacji. Fundacja zamierza kontynuować to, co robiła do tej pory, co robi już przez te 3 lata, czyli te śniadanie Kubka Biznesu.
Staramy się teraz wyjść poza Mielec, to znaczy my już mieliśmy spotkania w Tarnobrzegu, mieliśmy spotkania w Nowej Dębie. W tej chwili widzimy taką potrzebę zorganizowania właśnie takiego śniadania w Połańcu. W planach są inne miasta, ale nie chciałbym w tej chwili mówić, bo dopóki trwają rozmowy, to trudno tutaj mówić o jakichś konkretach. Natomiast drugą ważną rzeczą jest, wchodzimy w tak zwaną ekonomię społeczną. Są to programy, które powodują, że zatrudnienie znajdują osoby, tak bym powiedział, takie troszeczkę wykluczone społecznie, nie całkowicie z własnej winy. Wrócę jeszcze do współpracy z Połańcem, bo przypominam sobie, że pan prezes miał już do czynienia, jeśli chodzi o współpracę z samorządem, kilka lat wstecz. To znaczy, ja miałem kontakty takie, można powiedzieć, biznesowe, nie związane z samorządem, kontakty biznesowe, bo w fundacji u nas wszyscy prowadzą też swoją działalność gospodarczą i charakter mojej pracy powoduje, że współpracowałem z firmami na terenie Połańca, stąd moja znajomość tego terenu i stąd taka jakby wiedza, że właśnie brakuje tego typu inicjatyw, żeby przedsiębiorcy się ze sobą spotkali, porozmawiali i coś wspólnego prowadzili. To też może pan ocenić potencjał ogólnie miasta i gminy Połaniec? Z tego, co widziałem, jak w Połańcu byłem, z tego, co widziałem, jak miałem przyjemność składać wizytę u pana burmistrza Połańca, to widzę, że jest duża chęć taka współpracy, jest chęć zrobienia czegoś, no tylko trzeba to w jakiś sposób skonkretyzować, trzeba to w jakiś sposób tak przetworzyć ten język tych celów, tych marzeń na konkrety. I wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Do tego stopnia, że no mam nadzieję, że w styczniu śniadanie Kubka Biznesu będzie w Połańcu.